Powiem ci, że nawet w tej opasce jesteś sexy. Chodź. Jak się czujesz? Luźno się czuję. Tak jakbyś szedł na trening? Dokładnie. A w czym chodzisz na trening? Też w dresie. A, czyli jednak rozpoznajesz, że to jest dres. Nie jestem dres różowy. Co? Nie jestem dres. Oczywiście, różowy. Że jest różowy. No ale co, a co, a co jest złego w różu? Nie, no nie, no dobra. Widziałeś McGregora? Tak, no ale dresu różowego nie miał. Ale miał pastelowo-zielony t-shirt. Nie, nie. No, come on. Już żeśmy przegadali kwestię bycia ciepłym, wiesz. Nie, to jest fajne, powiedzcie. Teraz zaczynamy, że to jest fajne. Tu jest bardziej obcisłe takie to wszystko, nie? Zobacz, co się dzieje na nogawce. Masz lampas, który ci optycznie wydłuża nogę. Mhm. Ona się wydaje szczuplejsza. Masz zniwelowane uda. Fajne. Kurde, wyglądasz naprawdę rasowo. A jak z tym motylkiem się czujesz? Spodziewałem się gorszych rzeczy, wiesz, jakiegoś kucyka, jakiś. To jest okej na razie. Motylek jest specjalnie wyhaftowany dla ciebie. A załóż kaptur. A nosisz czapki? Nie. To jest strój 20-parolatka. Ale jesteś stonowany i przede wszystkim proporcje twoje są zachowane. Gotowy na kolejne? Ale wiesz, że to? Wiem. Dotknij swojej lewej piersi. Jak podoba ci się ta materia, którą masz na sobie? Czy ona jest delikatna? Delikatna. Mięciutka? Tak. A jak ze spodniami? Nie no, rurki to chyba nie są. Chociaż. No właśnie. Co, trzeba będzie materiał chyba skasować, nie? Materiał trzeba będzie skasować? Jesteś fajnym facetem. Męskim w 100%. A właściwie bym powiedziała 130% normy wyrobione. Czy ty musisz naprawdę cokolwiek komukolwiek udowadniać? No nie. No właśnie. To różowo nie jest. Ale fajnie jest, nie? Chyba? Zaskoczony jestem, wiesz, naprawdę, mówię ci szczerze, to jest takie, jakbyś kogoś innego widział, nie? Ale to jesteś ty. Wiem, teraz to wiem. Ja też bym tak chciała mówić.